Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Izba Reprezentantów w amerykańskim kongresie przechodzi w ręce republikanów, no ale to jest bardzo malutki taki margines wygranej. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szczeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. Kongres. No, kongres w Ameryce to składa się z Izby Reprezentantów i z Senatu, z Izby Senatu. Senatorów i senatorek jest 100 osób, no bo jest 50 stanów. 50 stanów, każdy stan wysyła do stolicy dwóch swoich reprezentantów, senatorów. No i niezależnie od tego, czy to jest mały stan jak Rhode Island, czy wielki stan jak Kalifornia. No i później jest Izba Reprezentantów, gdzie każdy stan wysyła swoich reprezentantów. No i ich jest 435. 435, no to jest taka liczba nieparzysta, którą nie da rady podzielić na pół. Także, że może być 217 albo 218 osób. No i te 218 ma przewagę w Izbie Reprezentantów. Także jedna osoba, jeden reprezentant na 220, no to jest malutki procent, tak? No ale no niestety jest to większość. Także teraz republikanie mają 224 reprezentantów, czyli powiedzmy 5 więcej niż byłaby mniejszość, no i 4 więcej nawet jak ma większość. No, jest to dosyć dziwaczne, że to tak zmienia dramatycznie całą sytuację, no ale to przez ostatnie 2 lata demokraci właśnie mieli przewagę dwóch, trzech osób, no i teraz republikanie mają przewagę dwóch, trzech osób. To jest no bardzo, bardzo dziwaczne, tak, że jednak społeczeństwo dzieli się tak równo, że jest pół na pół. No ale komuniści, socjaliści od lat 60. w zasadzie od tych wszyscy komuniści, ci, którzy zwalczali kapitalizm, wolny rynek, zaczynając właśnie z tą protestami przeciwko wojnie w Wietnamie. No, wojna w Wietnamie, no to była wojna amerykańska przeciwko komunizmowi. To była wojna przeciwko komunistom wietnamskim z północy, którzy po prostu niszczyli niekomunistów Wietnamu z południa. Saigon został zajęty z pomocą Chińczyków. Ten południowy Saigon został zajęty z pomocą Rosjan. No i Ameryka, jako normalna Ameryka, ta wolnościowa, wolnorynkowa, kapitalistyczna walczyła. No ale już wtedy komuniści po prostu zaczęli ten marsz przez instytucje. Opanowali praktycznie rzecz biorąc wszystkie uniwersytety, opanowali wszystkie środki masowego przekazu, wykształcili 2-3 pokolenia naiwnych idiotów Lenina. No i teraz mamy, co mamy. Jedyna jakaś opozycja do tego komunizmu teoretycznego, no to jest stara gwardia, stara generacja, stare generacje, młodzi ludzie, którzy są wychowani w jakimś zrozumieniu świata, ale 80% młodych ludzi poniżej 35 roku życia wierzy, że socjalizm może działać. No, Nancy Pelosi, no to czarownica, ona tam jest pod 80. Ona prowadziła Partię Demokratów jako przywódczyni, jako przewodnicząca, jako prezeska Partii Demokratów. No i teraz odchodzi. Ona jest z Kalifornii. Cwana Gapa, jej mąż ostatnio był zaatakowany
z młotkiem z jakimś facetem, ale później jak policja przyjechała, to się okazało, że facet był w piżamie i w majtkach w tym domu, także coś tam podejrzanego jest. Ona zarobiła miliony, setki milionów na najróżniejszych inwestycjach z firmach, które kupowała akcje wcześniej, kiedy tam wiedziała, że coś się dzieje w kongresie. Także ogólnie rzecz biorąc, milionerka, normalna jakaś taka skorumpowana arystokratka polityczna. Wszyscy się śmieją, że ona ucieknie na Florydę, do konserwatywnego stanu na Florydę, pomimo, że mieszka w Kalifornii. Kalifornia no to jest stan, gdzie ma największe opodatkowanie, no i największy syf kiłę i mogiłę pod względem no tej dolnej populacji, bo tam po prostu budżetówka jest tak wielka, że rozdaje pieniądze i jest Kalifornia, jest to magnes dla ludzi, którzy żyją z pomocy społecznej, no bo jest tam forsza, no jest tam klimat, gdzie nikt nie zamarza. Pelosi jako czarownica, no to znana z była z tego, że w zasadzie no to rządziła żelazną pięścią w żelaznej rękawicy. No normalnie no to ktoś tam rządzi żelazną pięścią w aksamitnej rękawiczce, no a ona po prostu rządziła żelazną łapą. Po prostu wiedziała, jak to wszystko dziać. Demokraci bardzo mądrze zrobili swoje działania polityczne. Bardzo często ludzie w Polsce się pytają, przepraszam, dlaczego w Ameryce nie ma dwóch, trzech czy czterech partii politycznych. No to trzy, cztery czy pięć partii politycznych, no to i tak nie ma tak dużego znaczenia, no bo każda z tych partii, no to musi wchodzić w koalicję. No i w tej koalicji też musi jakoś tam działać. W Ameryce są tylko w zasadzie dwie partie. Konserwatywna, która w zasadzie jest za wolnością słowa, za prawem do posiadania broni, no i przeciwko skrobankom. A komuniści z lewej strony, no to są odwrotnie. Chcą zlikwidować wolność słowa, chcą skonfiskować broń i chcą w zasadzie skrobanki prawie że na życzenie. No i jest ten taki podział dosyć widoczny. Ludzie mogą mówić, co chcą, no ale to jest zasadnicze. Można rozróżnić komunistów od konserwatystów. I ona właśnie rzuciła. Rządziła wieloma tymi odłamami lewactwa. Alexandria Ocasio-Cortez, no to taka była kelnerka z Nowego Jorku, która została reprezentantką. No ona jest w sumie komunistką wykształconą, ma skończyła uniwersytet, no ale jest dosyć głupia, prymitywna, udziela się bardzo dużo na różnych TikTokach i na internecie, no ale ona należy do amerykańskiej partii socjalistów, no i jest to część partii demokratów, spora część to są zadeklarowani komuniści, zadeklarowani socjaliści, no i oni głosują po linii lewackiej. Republikanie i można powiedzieć konserwatyści, no to mają ten problem taki wyborczy, że nie głosują na ludzi, z którymi się nie zgadzają, powiedzmy w 10%. Demokraci przekonali się, czy ich przekonano, że dopóki ktoś się zgadza po tej lewackiej stronie w 60%, no to znaczy, że oni pchają w tym samym kierunku i to wszystko idzie. Dlatego to wszystko demokratom, komunistom, socjalistom tak wychodzi, że oni mają dużą, większą jakiś wspólny mianownik
i bardziej się wybaczają, wybaczają tym swoim sojusznikom te, te pewne rzeczy, no republikanie i konserwatyści nie, nie wybaczają. Muszą, muszą mieć jakieś 100% się zgadzania i to jest właśnie, to jest to, co, co, co republikanie i to jest to, co konserwatyści tracą w Ameryce, że nie, nie ma tego, tego wybaczenia pewnych małych różnic i to, to właśnie niszczy, niszczy partię, no może nie niszczy, ale nie pozwala normalnym Amerykanom zdobywać głosów, bo ludzie po prostu nie chodzą głosów, nie chodzą do głosowania. Pelosi przyszła do kongresu. Ona chciała po prostu no, zacząć wprowadzać socjalizm. Socjalizm no, to jest ten, ten kontrola rządowa. Kontrola rządowa, no to nazywają, zaczęli od ubezpieczeń zdrowotnych. No, w paru słowach wyjaśniając, co to jest Obamacare. Obamacare, no to nie ma żadnego opieki Obamy. To po prostu było coś takiego, że kongres zmusił wszystkich ludzi, którzy nie mieli ubezpieczenia, że mają się zadeklarować i mają zacząć płacić ubezpieczenia sami, a jak nie płacą, to w rozliczeniach podatkowych mieli płacić karę. Bo w Ameryce jak to działa? No jak ktoś pracuje, no to jak idzie do pracy, to częścią tych, tych benefitów, no to jest to, że firma kupuje za 8-9 tysięcy ubezpieczenie dla jednej osoby, albo 18-20 tysięcy dla rodziny, no to to jest dosyć sporo, bo to jest 1500, 1800 na miesiąc. No i z tych powiedzmy 20 tysięcy na rodzinę, to każdy pracownik płaci, ma współudział własny powiedzmy 20%, czyli 4-5 tysięcy jest ściągane z jego pensji i 14-15 tysięcy jest pracodawca dodaje. Także większość ludzi, którzy pracują, no to ma ubezpieczenie społeczne, no ale są ludzie, którzy po prostu nie pracują, no i wtedy te ubezpieczenia nie mają. No i Obamacare w zasadzie zaczęło oddawać im na samym dole, no to zaczęli być leczeni, czy tam mają jakąś tam pomoc państwową z tych wszystkich innych, którzy płacą większe, no bo te opłaty wzrosły. No i wszystkie te szpitale zobaczyły, że państwo się zaczęło w to wtrącać, no to wszystkie te ubezpieczenia poszły w góry, no bo jak są pieniądze, no to można brać więcej. To jest to, co tam w latach 90. kongres komunistyczny zrobił, że wykształcenie ma być łatwiej dostępne. No i wtedy ludzie zaczęli brać większe pożyczki. No i teraz jak słyszycie o tych, że studenci są winni 2, 3, 4 tryliony dolarów, no to dlatego, że 50 lat temu to ludzie szli na studia i jakoś na bieżąco spłacali, bo tam im rodzice im dali miesiąc, dwa na rok tej opłaty. Sami gdzieś pracowali tu i tam i to nie było to tak strasznie drogo. Rząd się wciągnął w to, no i teraz te studia kosztują nieprawdopodobnie dużo. Obamacare tak samo. Rząd się wciągnął w to i wszystkie te ubezpieczenia medyczne kosztują strasznie dużo. Z nieruchomościami to samo. Komuniści chcieli, żeby wszyscy mogli kupować domy, no i doprowadziło to do tego, że po prostu domy były nieprawdopodobnie drogie, część nie była w stanie spłacać. Także gdziekolwiek komuniści wchodzą, to się zaczyna bałagan finansowy i społeczny. No, jak Obamacare przeszedł, no to 34 republikanów, reprezentantów demokratów było przeciwko, no ale mimo wszystko Pelosi przepchała tą ustawę w 2010 roku, no to była
po prostu społeczeństwo zagłosowało tak, że demokraci stracili 64 miejsca w kongresie, w Izbie Reprezentantów, no ale no i Pelosi straciła wtedy przestała być liderką, przestała być prezeską, czy prezesówną, czy prezesem, no i nie wygrała przez następne 8 lat, w 2018 znowu wróciła, no i walczy, po prostu komuniści robią jeden krok do tyłu i dwa do przodu. Jeden krok do tyłu, dwa do przodu. Całe społeczeństwo amerykańskie zostało, ma zlasowane mózgi. Pelosi przepchała 700 miliardów ustawę redukcji inflacji. Redukcja inflacji. Inflację oni wprowadzili, rząd wprowadził inflację, dlatego że rozdawał miliardy dolarów na lewo i prawo. No i później rząd zrobił ustawę redukcji inflacji. No to jest banda idiotów, no ale społeczeństwo to teraz już tak jest ogłupione, że po prostu nie wie co się dzieje. No i teraz co mają robić Republikanie? No mają tą swoją małą przewagę, ale będą duże problemy. No, Pelosi jako komunistka na przykład co zrobiła? Zrobiła to, że jako przewodnicząca partii większościowej zmieniła przepisy w sumie, czy prawo, które pozwalało do tej pory, że Republikanie dawali swoich republikanów, przedstawicieli do komisji, powiedzmy, śledczych, no i demokraci dawali swoich. Pelosi, Polis tak to powymieniała, że w zasadzie wygoniła tych, którzy byli reprezentowani, którzy byli dawani do komisji śledczych na temat Trumpa. No bo w sumie to ta bitwa, ci socjaliści, komuniści chcieli zniszczyć 80 milionów konserwatystów. Ich przedstawiciela. Trump został wybrany 80 milionami. Dwa razy były głosowania za tym, żeby go usunąć. Jakieś debilowate w ogóle rzeczy. No bo on zadzwonił na Ukrainę i się pytał o konszachty Bidena, no to chcieli go usunąć. No ale Pelosi, komunistka, doprowadziła do tego, że swoich ludzi w partii republikańskiej wybrała do tego, żeby byli w komisji. Teraz konsekwencją tego jest to, że ten większość republikańska w Izbie Reprezentantów by zapewni to, że po prostu każda partia będzie wybierała swoich reprezentantów do komisji, a nie to, co Pelosi zrobiła. No, sytuacja nie jest najlepsza. Zobaczymy, co będzie w 2024 roku. Ludzie się trochę budzą, no ale te zlasowane mózgi, ta ilość, ta masa krytyczna komunistów w Ameryce jest dosyć duża. Mam nadzieję, że się otrząsną z tego, że te lewackie zafascynowanie tymi utopiami komunistycznymi, marksistowskimi jakoś się powstrzymano. Nie wiem, co zmusi Amerykanów, żeby się otrząsnęli z tego. Mam nadzieję, że nie głód, że nie wojna, że nie jakieś inne tego rodzaju sprawy. Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Trzeba to jakoś zatrzymać. Mać tą falę tego komunizmu, trzeba głosować. Przede wszystkim trzeba głosować. Przekonywać ludzi to tam za bardzo nie można, bo ci wszyscy betonowi komuniści to
to nie da rady. Nie da rady ich przekonać. Dużo komunistów stalinowskich siedziało na Syberii i ciągle tłumaczyło komunizm jako dobry. W Ameryce mniej więcej jest na dzień dzisiejszy w wielu przypadkach bardzo podobnie. Zdrowia dla normalnych.